I na czym w ogóle polega Walking Day? Walking Day polega na tym, że możesz sobie wejść z ulicy do nas bez żadnego umawiania się ani zostawienia zadatku, który bierzemy zazwyczaj przy wzorkach, jak się już umawiamy z klientem prywatnie. Wybierasz sobie spośród tych, które przygotowaliśmy już wcześniej i możesz, wiesz, od razu usiąść na przesełeczku i zrobimy ci dobrze. Tak w skrócie. A czy w Opolu takie eventy są w ogóle popularne? Jest duże zainteresowanie? Tak, jeśli chodzi o inne studia, to rzadko widzę takie walk-iny. Bardziej się to zdarza w studiach we Wrocławiu albo w większych miastach. Jest to dość popularne, bo właśnie ludzie wtedy czują się tak swobodnie, jak przychodzą do nas, bo mogą od razu zobaczyć, wiesz, jak ktoś się tatuuje, to wszystko nie jest jakimś takim zamkniętym świadkiem. I tak, owszem, cieszy się to dość sporym powodzeniem. Jeśli klient w trakcie takiego eventu poprosi Cię o modyfikację wzoru, który przygotujesz, to zgadzasz się na to, czy raczej nie? Ze względu na to, że traktuję siebie jako artystę, moje projekty są indywidualne. Są ode mnie tworzone i właśnie nie uwzględniam zbytnio, żeby dochodziły jakiekolwiek modyfikacje w nim. Faktycznie, jeżeli są to jakieś małe szczegóły, które nie modyfikują kompletnie całego projektu lub motywu, przekazu, no to faktycznie nie ma problemu. A czy masz jakichś takich klientów, których zdobyłeś podczas Walking Day'a i do ciebie wracają? Właśnie przez to, że poznali cię dzięki takiemu eventowi? Niekoniecznie przez Walking, ale przez różne inne eventy. Naprawdę są w różnych sytuacjach byłem i po prostu klientów poznałem, poznali mnie, przekonali się. Ale to były bardziej jakieś, nie wiem, prywatne sprawy gdzieś poza studiem, niekoniecznie zorganizowane jakieś imprezy. A długo już tatuujesz ogólnie? Nie, ja jestem świeżak, także tatuuję od tego roku, plus minus to jest 9 miesięcy. Czy dla ciebie tatuaże mają znaczenie symboliczne? Wiążesz każdy tatuaż z jakimś wydarzeniem ze swojego życia, czy raczej traktujesz je jako zdobę? Tak, nie zrobiłabym sobie tatuaży, który nie miałby dla mnie żadnego znaczenia, bo jakby to jest część mnie i nawet jeżeli teraz sobie dzieram królika, to ten królik, utożsamiam się z tym królikiem, więc jakby to ma dla mnie bardzo duże znaczenie. A co cię skłoniło w ogóle do tego, żeby zrobić sobie dziarkę podczas takiego eventu? Po prostu wszedłem. Po prostu? Tak, tak. Z marszu, z ulicy. Hmm? A to jest, nie jest twój pierwszy tatuaż, czy pierwszy? Drugi. Drugi. Pierwszego nie pamiętam, ten zapamiętam na całe życie. I czy ogólnie poleciłbyś? Jak na innym ludziom, tak? Takie tak, dziobajcie się, to jest świetna sprawa. Szczególnie halloweenowe eventy. Mamy jeszcze walk-iny na Mikołaja, więc też prawdopodobnie będą jakieś atrakcje. Jest to na razie jeszcze w fazie planów w naszych głowach. Chcielibyśmy jeszcze coś zrobić na sam koniec roku, żeby tak podsumować, wiesz, naszą działalność, to jak się z nami współpracuje, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy młodą ekipą i będzie to naprawdę bardzo miłe takie podsumowanie tego, co już udało nam się wspólnie osiągnąć i tego, do czego dążymy. Więc tak, jak najbardziej, będą jeszcze imprezy i to nie jedna.